Starożytne mity z różnych części świata opowiadają o olbrzymich istotach. Czy to tylko legendy? Może jest w nich ziarno prawdy? Czy na Sardynii odkryto szkielety gigantów? Przypuszczam, że ukryto dowody, które pomogłyby naukowcom wyjaśnić tę sprawę. Prowadzę wykopalisko od 40 lat. Nigdy nie znalazłem dowodów na istnienie gigantów. Bardzo możliwe, że na Sardynii odkryto szkielety Nefilim, olbrzymów opisanych w Starym Testamencie. Czy to ząb giganta? Nie wiem, nigdy wcześniej nie widziałem zęba tych rozmiarów. Zakazane karty historii. Wielka zagadka gigantów. Sardynia. Być może brzmi to nieprawdopodobnie, ale przez ostatnie 100 lat na świecie odkryto wiele olbrzymich kości. Niektórzy przypuszczają, że na Sardynii udało się odkopać groby gigantów. Znalezione szkielety mają ponad 2 metry wysokości. Kim byli giganci? Dlaczego historia milczy na ich temat? Być może wynika to z tego, że przyjęło się utożsamiać ich z bohaterami mitów. W Starym Testamencie można znaleźć wzmianki na temat Nefilim. Byli to potomkowie boskich synów i kobiet rodzaju ludzkiego. Zacharias Sitchin jest autorem bestsellerów. W Kronikach Ziemi udowadnia, że giganci to Anunnaki, rasa, która przybyła na Ziemię 400 tysięcy lat temu, by zniewolić ludzkość i przekształcić ją w tanią siłę roboczą. Wielu naukowców podważa jego teorię. Sitchin twierdzi jednak, że dowodem są pochodzące z Mezopotamii tablice z 3000 roku przed naszą erą. To niezwykle intrygujący temat. Wszystko wskazuje na to, że w 3000 przed naszą erą na Sardynię przybyła duża grupa imigrantów. Ich łodzie bardzo przypominały te, którymi pływali mieszkańcy Mezopotamii. Na Sardynii znaleziono ruiny piramid schodkowych. To potwierdza, że w 30 wieku przed naszą erą na Sardynię przybyli mieszkańcy Mezopotamii. Z tego samego okresu pochodzą legendy na temat olbrzymów. Wzmianki o nich znajdziemy w biblijnej Księdze Rodzaju. Wygląda na to, że w tych czasach giganci chodzili po ziemi. Na Sardynii znaleziono liczne megality, których nazwy pochodzą od imion gigantów. Prawdopodobnie były to ogromne pomniki wzniesione ku czci olbrzymów. To nie wszystko. Na Sardynii dokonano niezwykle interesującego odkrycia. Znaleziono tam ludzkie szkielety o rozmiarach przekraczających 2, a nawet 3 metry wysokości. Pauli Arbarei, Sardynia. Znajdujemy się w południowej części Sardynii. W ciągu ostatnich 50 lat wykopano tu liczne egzemplarze ogromnych kości. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że należały one do gigantów. Panuje tu przekonanie, że zostali oni pochowani w olbrzymich grobach, takich jak ten. Rzeczywiście jest wielki. Wow. To prawdopodobnie płyta nagrobkowa. Ten grobowiec naprawdę jest gigantyczny. Wiele odkryć dokonali tutejsi rolnicy podczas pracy na polach. Zrobiło się zamieszanie. Władze próbowały wytłumaczyć w jakiś sposób pochodzenie tych znalezisk. Pojawiły się oskarżenia o oszustwo. Władze zarekwirowały niektóre ze znalezionych kości.
zamiast zbadać je i wystawić na pokaz. Marcello Pollastri jest dziennikarzem. Od kilku lat bada sprawę sardyńskich odkryć. Zbiera i archiwizuje doniesienia o kolejnych znaleziskach. Rozmawia ze świadkami. Jest przekonany, że dzieje się tu coś dziwnego. Badamy liczne przypadki dokonanych odkryć. Niektóre sprawy opierają się na ustnych zeznaniach świadków. Mamy też spisane protokoły i dowody rzeczowe. Niestety tych ostatnich jest niewiele. Rolnicy przekazali znalezione kości i zęby przedstawicielom władz odpowiedzialnym za archiwizację odkryć archeologicznych. Marcello umówił mnie na spotkanie z miejscowym rolnikiem i burmistrzem, który znalazł gigantyczne kości nóg i czaszki, gdy był dzieckiem. Tłumaczem będzie przyjaciel Marcella, Mauro. Jak duży był ten szkielet? Miał ponad 2 metry wysokości. Abbondava i 2 metri, sicuramente. Wydawał mi się bardzo duży. By ustalić proporcje, zmierzyliśmy własne kości udowe i porównaliśmy je z tymi, które udało nam się wykopać. Ustaliliśmy, że cały szkielet musiał mieć ponad 2 metry wysokości. Znaleźliście również czaszkę. Zgadza się. Przypuszczam, że należała do młodego osobnika. Można to stwierdzić po stanie uzębienia. Ten człowiek miał ostre i zdrowe zęby. Nie były naruszone przez próchnicę. Nie znalazłem żadnych śladów zużycia. Było to dla mnie bardzo zaskakujące. Moją uwagę zwrócił również otwór po prawej stronie czaszki. Prawdopodobnie przyczyną śmierci tego osobnika był uraz głowy. Przypuszczam, że został uderzony pałką albo postrzelony z procy. To była kiedyś bardzo popularna broń. Poprosiłem Paola, by pokazał mi swoje znaleziska. Ku mojemu zaskoczeniu Paolo powiedział mi, że zniszczył je jego ojciec. Szkoda. To mogło być przełomowe odkrycie. A może Paolo zmyśla? Nie wydaje mi się. Obawiam się jednak, że jako młody chłopiec mógł pomylić kości ludzkie ze zwierzęcymi. Postanowiłem zobaczyć gigantyczne groby na własne oczy. Marcello zabrał mnie z powrotem. W okolicach Pauli Arbarei odkryto miejsca pochówku pochodzące z 2500 roku przed naszą erą. Całe szczęście, że towarzyszy nam tłumacz Mauro. Mój włoski pozostawia bowiem wiele do życzenia. Jesteśmy na miejscu? Zgadza się. To grobowiec? Tak. Tutaj pochowano olbrzymów. Tak, przypuszczamy. Ta mogiła nazywana jest grobowcem giganta. Dawno temu pochowano tu jednego z olbrzymów. Później okoliczni mieszkańcy grzebali tu swoich zmarłych. Najpierw pochowano tu giganta, a potem wielu zwykłych ludzi. Znaleziono tu kości olbrzyma? Bardzo możliwe.
Ta budowla została wzniesiona z olbrzymich głazów. Kamienie na samej górze są największe. Zwróć uwagę na to, że to znakomita konstrukcja. Głazy ułożono jeden na drugim. Budowlę wieńczy kamienny dach. Kiedy ją postawiono? Nie ma wątpliwości co do tego, że pochodzi sprzed naszej ery. Niektórzy naukowcy twierdzą, że powstała 6000 lat temu. Na pewno ma więcej niż 3000 lat. Możliwe nawet, że te budowle postawiono 4000 lat przed Chrystusem. Zanim rozwinęła się cywilizacja nuragijska. Zgadza się. Najpierw byli to olbrzymi, po nich pojawili się nuragijczycy. Czy to coś w rodzaju kamiennej trumny? Masz rację. Budowla pełniła rolę masowej mogiły. Ma kształt piramidy. Wrzucano tu zwłoki. Rzeczywiście można powiedzieć, że ta piramidalna kamienna konstrukcja pełniła funkcję trumny. Umieszczano w niej zmarłych. Ciała złożone były w miejscu, w którym właśnie stoimy. Zgadza się, zwłoki układano jedne na drugich. Ilu zmarłych mogło się tu zmieścić? Masz na myśli ludzi normalnych rozmiarów? Przypuszczam, że mieściło się tu około 100 ciał. Można jednak podejrzewać, że ten grobowiec został zbudowany przez gigantów. Zmieściłoby się tutaj 100 zmarłych. Istnieje jednak teoria mówiąca, że ten grób zbudowano dla olbrzymów. W dawnych czasach byli bohaterami. Tu ich chowano? Tak sądzę. Przypuszczam, że ta budowla jest dziełem olbrzymów. Ten grobowiec został zbudowany przez ludzi wielkich rozmiarów. Obejrzyjmy budowlę z zewnątrz. Così facciamo il giro. Pokażemy ci coś, co cię zainteresuje. Kamienie użyte do budowy robią niesamowite wrażenie. Ściana ma imponujące rozmiary. Niektóre głazy są gigantyczne. W jaki sposób udało się je przenieść? Spójrz na ten kamień. Jest naprawdę duży. Ile może ważyć taki głaz? Ponad 20 ton. To sporo. Przyjeżdżając tu, nie wiedziałem, czego się spodziewać. Kiedy stanąłem na szczycie tego grobowca, poczułem dziwną aurę tego miejsca. Łatwo bowiem wyobrazić sobie, że ta budowla postawiona została przez przedstawicieli starożytnej cywilizacji. Czy są jednak na to jakieś dowody? Przypuszczam, że ukryto dowody, które pomogłyby naukowcom wyjaśnić tę sprawę. Osobiście znam co najmniej 80 osób, które znalazły w okolicy olbrzymie kości. Tymi odkrywcami są mieszkańcy okolicy. To prości ludzie. Nie szukają rozgłosu. Nie liczą też na to, że zarobią dzięki swoim znaleziskom. Posiadamy również bogatą dokumentację odkryć archeologicznych, dokonanych w tym rejonie. Możliwe, że wyjaśnienie zagadki gigantów kryją karty starożytnej historii Sardynii. Wiadomo, że od 2000 roku przed naszą erą tereny te zamieszkiwali nuragijczycy.
Była to niezwykle interesująca cywilizacja. Potrafili żeglować, znali się na medycynie i astronomii. Zbudowali na wyspie setki małych kamiennych obserwatoriów. Pozostałości tych budowli przetrwały do dzisiaj. Z tablic pozostawionych przez Nuragijczyków wynika, że wiedzieli oni o istnieniu rasy gigantów. Nuragijczycy oddawali cześć bykom. W grobowcu zrobili okno o charakterystycznym kształcie. Gdy promienie słoneczne przechodzą przez ten otwór na ścianie, pojawia się głowa byka. Profesor Luigi Sana poświęcił się badaniu małych tabliczek z brązu, które znaleziono w pobliżu Kabras. Profesor twierdzi, że te znaleziska wielkości kciuka mają związek z istnieniem gigantów. Co jest napisane na tych tabliczkach? To niezwykle interesujące przedmioty. Na samym środku każdej tabliczki umieszczono wizerunek sardyńskiego króla. To jest podobizna króla? Tu jest głowa? Tu ręce i nogi? A tutaj genitalia. Na tej tabliczce król znajduje się wewnątrz byka. Rzeczywiście, król jest w byku. To oznacza, że król umarł. Byk jest w tym przypadku symbolem zmartwychwstania. Widziałem zdobienia w kształcie byczej głowy na nuragijskich grobowcach. Jedno nie wyklucza drugiego. Ten sam symbol oznaczał zmarłego króla i grobowiec, w którym pochowano giganta. Bycze głowy często zdobiły groby olbrzymów. Stanowisko archeologiczne Monte Prama. Profesor Sana uważa, że giganci mogli przybyć na Sardynię z Grecji. Zgodnie z tą teorią przypłynęli tu 3000 lat temu. Pokonali tubylców i podbili wyspę. Zamieszkali tu i ożenili się z miejscowymi kobietami. Stali się królami. Co symbolizuje olbrzymów? Na dwóch tabliczkach umieszczono słowo Giganloi, oznaczające gigantów. Tak nazywali olbrzymów. Chwileczkę. Twierdzicie, że na tych tabliczkach wyryte jest słowo gigant? Zgadza się. Giganloi znaczy gigant. To słowo znajduje się na dwóch tabliczkach. To niezwykle istotne odkrycie. Potwierdza istnienie gigantów. Masz rację. To dowód na to, że giganci żyli na tej wyspie. Cieszę się, że w końcu udało nam się odnaleźć konkretny dowód na istnienie gigantów. Kim oni byli? Skąd przybyli? Bardzo możliwe, że były to olbrzymie istoty, o których napisano w Starym Testamencie. Biblia nazywa ich Nefilim. Słowo pochodzi z języka kananejskiego. To jeden z języków semickich. Nie wiemy, kiedy giganci przybyli na Sardynię. Nie potrafimy też ustalić, skąd pochodzili. Wiemy natomiast z całą pewnością, że połączyli się z tutejszą społecznością. Profesor Sana uważa, że przodkowie współczesnych mieszkańców Sardynii byli Indoeuropejczykami. Osiedlili się tu tysiące lat temu. Nefilim byli ludem semickim pochodzącym z Syrii. Niektórzy z nich byli tak wysocy, że brano ich omyłkowo za gigantów.
Zdaniem profesora starożytne tablice wskazują na to, że olbrzymami nazywano być może wojowników szardeńskich. Byli to doskonale zbudowani najemnicy. Każdy z nich miał co najmniej 2 metry wzrostu. Z ich usług korzystali m.in. Egipcjanie. Jedna z teorii mówi nawet, że Szardanie byli osobistymi ochroniarzami faraona Ramzesa II. Możliwe, że to oni byli olbrzymami, których w Starym Testamencie nazywano Nefilim. Bardzo możliwe, że giganci z Sardynii byli tymi samymi, których opisano w Biblii. Na Sardynii znaleziono ich szkielety. Z pewnością jest to fascynujące odkrycie. Sardynia nie jest jednak jedynym miejscem, w którym słyszano o olbrzymach. Podobne legendy, których bohaterami są gigantyczni mężczyźni i kobiety wielkich rozmiarów, można spotkać w różnych częściach świata. Wszystkie kultury, z którymi wiążą się legendy o olbrzymach, łączy to, że ich przedstawiciele stawiali megalityczne konstrukcje. Na jaw wychodzą kolejne przesłanki dotyczące istnienia gigantów. Inżynier Giolas jest stolarzem. W latach 50. XX wieku odnalazł w środkowej Sardynii 3 olbrzymie szkielety. Trafiłem wtedy na 2 ogromne szkielety. Między nimi leżał trzeci, znacznie mniejszy. Każdy ze szkieletów miał ręce splecione na ozdobnej glinianej misie. Dziecko trzymało podobne naczynie, tyle że mniejszych rozmiarów. W grobach znalazłem ślady sadzy. Wyglądało to tak, jakby ktoś próbował podpalić zwłoki. Bardzo możliwe, że ogień płonął w glinianych misach, które znaleźliśmy przy zmarłych. O moim niesamowitym odkryciu opowiedziałem księdzu. Przyjechał do nas, skropił wodą święconą cały ogród, a następnie zadzwonił na policję. Po krótkim czasie odwiedził nas funkcjonariusz, którego nazwiska dzisiaj już nie pamiętam. Poinformował o sytuacji burmistrza. A ten zadzwonił do Cagliari. 2 dni później pod nasz dom przyjechały 2 duże czarne samochody. Wysiadło z nich 4 mężczyzn. Każdy miał przy sobie czarny worek. Weszli do naszego domu. Zaczęli przesłuchiwać mojego ojca. Zabrali wszystkie szkielety, nie zostawili ani jednej kości. Wzięli nawet spinkę do włosów, którą znaleźliśmy przy jednym ze szkieletów. Potem nigdy już nie słyszeliśmy ani słowa o naszym odkryciu. Nie sądzę, by pan Inginio Argiola skłamał. Przez wiele lat walczył o to, by prawda wyszła na jaw. Komuś zależało jednak na tym, by tak się nie stało. Pan Argiola dokonał fascynującego odkrycia w ogrodzie swojego ojca. Obawiam się, że zabierze swoją tajemnicę do grobu. Nie wszyscy chcą rozmawiać na temat olbrzymów. Okazuje się, że jest to bardzo delikatna kwestia. Umówiliśmy się z miejscowym rolnikiem, który obiecał pokazać nam odkryte przez siebie kości. Gdy dotarliśmy na miejsce, mężczyzna odmówił udzielenia wywiadu. Powiedział, że ktoś ostrzegł go przed nami. Jedyne, co zgodził się nam zaprezentować, to znaleziony przez niego ząb giganta. Wciąż trafiamy na sugestie, że miejscowe władze ukrywają prawdę o gigantach i chowają ich kości przed światem. Postanowiliśmy odwiedzić Muzeum Archeologiczne w Cagliari i spytać ekspertów, co mają do powiedzenia na ten temat. Profesorze Moro, proszę powiedzieć, czy na Sardynii żyli kiedyś giganci? Dobre pytanie. Nie ma na to żadnych dowodów. Prowadziliśmy szeroko zakrojone badania.
Nie udało się jednak znaleźć szczątków ludzi, których rozmiary byłyby o wiele większe od normy. Di dimensioni superiori a quelle che sono le dimensioni normali di un uomo. Rozmawiałem z ludźmi, którzy powiedzieli mi, że znaleźli olbrzymie kości. Nie przeczę. Pojawiło się nawet wiele artykułów na temat tutejszych gigantów. Na Sardynii krąży wiele legend i mitów opowiadających o olbrzymach. Z pewnością ma to związek z tym, że na naszej wyspie znaleziono zbudowane przez Nuragijczyków starożytne grobowce. Powszechnie nazywa się je grobami gigantów. Prawda jest taka, że są to zbiorowe mogiły, w których chowano zwykłych ludzi. Tyle, że to bardzo duże groby. Na pewno mieściło się tam wiele zwłok. Gwarantuję jednak, że nie grzebano tam mitycznych olbrzymów. Fisicamente normali. Doktor Alfonso Stiglitz jest poważanym archeologiem. Jego zdaniem teoria mówiąca, że na Sardynii żyli kiedyś giganci, jest łatwym do obalenia mitem. Spotkałem wiele osób, które twierdzą, że znalazły kości należące do olbrzymów. Jak to wytłumaczyć? Przede wszystkim chodzi o to, że te tajemnicze historie są o wiele bardziej fascynujące niż szara rzeczywistość. Chcielibyśmy, żeby nasi przodkowie byli więksi, bogatsi i szczęśliwsi od nas. Prawda jest taka, że byli normalnymi ludźmi. Dokonali przy tym wielkich osiągnięć. Stworzyli fascynującą kulturę. W tym sensie byli wyjątkowi. Co o tym sądzisz, Jamie? To trochę irytujące. Spotkaliśmy wiele osób, które widziały olbrzymie kości. To prości, szczerzy ludzie. Nie widzę powodu, dla którego mieliby kłamać. Mimo tego wciąż nie udało nam się znaleźć żadnych przekonujących dowodów na istnienie olbrzymów. Zwykli ludzie twierdzą, że widzieli kości gigantów. Nikt nie potrafi jednak tego udowodnić. Gdy rozmawiam z ekspertami, wciąż słyszę tę samą śpiewkę. Nie ma żadnych dowodów na istnienie gigantów. Może bym w to uwierzył, gdybym nie rozmawiał z mieszkańcami Sardynii. Wielu z nich jest przekonanych, że widziało kości olbrzymich istot. Nie potrafią jednak tego udowodnić. Wciąż szukam namacalnych dowodów na istnienie gigantów. Marcello twierdzi, że kilka lat temu w olbrzymim grobowcu znalazł ząb. Pokazał go dentyście, który stwierdził, że to ludzki ząb niespotykanie dużych rozmiarów. Szanowany stomatolog potwierdził istnienie olbrzymiego zęba. Stwierdziłem więc, że musimy to sprawdzić. Dzień dobry, doktorze Manka. Witaj, Jamie. Co to za nagranie? Kilka lat temu poproszono mnie o zbadanie fragmentu kości i wyrastającego z niej zęba.
Jego rozmiar był zadziwiający. Zwykłe ludzkie zęby są nieporównywalnie mniejsze. Na tym nagraniu analizuję pod mikroskopem strukturę kości. Do jakich udało ci się dojść wniosków? Ustaliłem, że z kości wyrastają trzy ogromne zęby trzonowe. Very, very big molars, I saw three. To były ludzkie zęby. Jesteś pewien, że nie należały do zwierzęcia? Nie mam wątpliwości co do tego, że to były olbrzymie ludzkie trzonowce. Spotkałeś się kiedyś z ludzkimi zębami o tak dużych rozmiarach? Nigdy wcześniej nie widziałem tak dużych zębów. Jakiej wielkości jest zwykły trzonowiec? Mierząc od szczytu korony do najbardziej wysuniętego miejsca korzenia, trzonowce mają zazwyczaj od 20 do 25 mm długości. Jak duży był ten ząb? Jeden miał 30, a drugi 35 mm. To żuchwa. Kość szczękowa, z której wyrastają trzy trzonowce. Chyba nieczęsto spotyka się tak duże zęby. Tak, są bardzo nietypowe. Wyjątkowo duże. Jak wysoki był człowiek, do którego należał ten ząb? Nie potrafię tego dokładnie określić. Przypuszczam, że miał około 2,5 metra wysokości. Nie mam jednak co do tego pewności, gdyż nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z takim przypadkiem. Okazuje się, że to kolejna historia z zaskakująco dziwnym zakończeniem. Marcello odebrał zęby od doktora Manki i wysłał do analizy naukowcom z Uniwersytetu w Cagliari. Poprosił o ustalenie wieku znaleziska. Na odpowiedź czekał przez kilka miesięcy. W końcu dowiedział się, że ząb zaginął. Przepadł tym samym dowód na istnienie gigantów. Uważam, że zatuszowali fakty w niezwykle bezczelny sposób. Nie mogłem się do nich dodzwonić. Nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Ludzie twierdzą, że kości, które przekazali przedstawicielom miejscowych władz, przepadają bezpowrotnie. Czy komuś zależy na tym, by prawda nie wyszła na jaw? Nie ma powodu, by ukrywać informacje tego typu. Jestem archeologiem. Bardzo poważnie traktuję kwestie przełomowych odkryć, wychodzących poza przyjęte ramy. Dlaczego miałbym ukrywać takie znaleziska? Przeprowadziłbym odpowiednią analizę i opublikował wyniki. Prowadzę wykopalisko od 40 lat. Nigdy nie znalazłem dowodów na istnienie gigantów. Nie widziałem ich również w żadnym muzeum. Jak wytłumaczyłbyś to ludziom, którzy twierdzą, że posiadali takie dowody? Zazwyczaj w takich sytuacjach proszę o pokazanie znaleziska i wskazanie miejsca, w którym zostało wykopane. Oni twierdzą, że tak właśnie postąpili. Przekazali znaleziska ekspertom. Którym?
Sinceramente non mi posso più affidare. Nie ufam archeologom pracującym na wyższych uczelniach. Zbyt często słyszałem, jak pracownicy uniwersytetów zaprzeczali temu, by po ziemi kiedykolwiek stąpali giganci. Eksperci z uniwersytetów utrzymują, że te olbrzymie istoty nigdy nie istniały. Jestem raczej skłonny uwierzyć ludziom, którzy znaleźli niepodważalne dowody na istnienie olbrzymów. Gigantyczne kości i ogromnych rozmiarów grobowce. Marcello umówił mnie na spotkanie z miejscowym badaczem, któremu udało się zgromadzić pokaźną kolekcję artefaktów, mających związek z gigantami i nuragijczykami. Nasz rozmówca przyszedł na spotkanie z walizką pełną ogromnych kości i nuragijskich przedmiotów. Jedna z kości była rzeczywiście ogromna. Mieliśmy jednak wątpliwości co do jej ludzkiego pochodzenia. Moim zdaniem była to kość zwierzęca. Mężczyzna zaprezentował nam również liczne narzędzia i elementy uzbrojenia, które wyglądały, jakby ściągnięto je z muzealnej wystawy. Nie zrobiły na mnie dużego wrażenia. Czy to wszystko, co udało się znaleźć tutejszym poszukiwaczom skarbów? Byłem rozczarowany. Ta zagadka jest naprawdę skomplikowana. Teoria mówiąca, że na Ziemi żyły kiedyś olbrzymie istoty ludzkie, wydaje się ocierać o fantastykę. Wielu ludzi twierdzi jednak, że widziało szkielety olbrzymów. Profesor Sana uważa, że dzięki wskazówkom ze starożytnych tabliczek wie, skąd przed tysiącami lat przybyli giganci. Z drugiej strony mamy archeologów, którzy podważają teorię o istnieniu gigantów. Twierdzą, że opiera się ona na fałszywych przesłankach. Zdaniem naukowców, starożytni mieszkańcy Sardynii wcale nie wyróżniali się dużym wzrostem. Poli Arbarei, Sardynia. Spędziłem na wyspie prawie tydzień. Nie widziałem żadnych szczątków olbrzyma. Ucieszyłem się, gdy Marcello zaproponował mi wizytę na odkrytym przez niego stanowisku archeologicznym. Kiedyś w tym miejscu stała nuragijska wieża. Zapadła się pod ziemię. Wszyscy liczyliśmy na to, że uda nam się tam dokonać przełomowego odkrycia. Musimy przejść przez bardzo wąski podziemny tunel. Lepiej nie wczołgiwać się głową w dół, ponieważ na dnie może być sporo wody. Spróbuj wśliznąć się do szybu nogami w dół. Może się uda. Uważaj, na dole jest woda. Ześliznę się stopami w dół. Gdzie jest wejście? W tym miejscu. To będzie wspaniała przygoda. Gotów? Tak. Mam wejść do tej dziury? Zgadza się. Pójdę pierwszy. Trudno się przecisnąć? Nie zmieszczę się. Chyba jestem za gruby. Tu jest zbyt wąsko. Puść mnie przodem. Pokażę ci, w jaki sposób zgiąć nogi, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Znam się na tym, jestem instruktorem.
Boję się, że tu utknę. Pokażę ci, jak tam wejść. Możesz mi zaufać. Wejdźcie sami, dam wam małą kamerę. Później pokażecie mi, co nagraliście. Dice, perché non andate voi con una camera piccolina sì. E mi riprendete un po' per farmi vedere cosa c'è? In porządku. Facciamo vedere come una GoPro o una telecamerina. Va bene. Va bene. Dla mnie jest to trochę za ciasno. Nie mogłem przecisnąć się przez wejście do korytarza. Postanowiłem zostawić to zawodowcom. Próbowałem. Nawet jeżeli udałoby mi się tam wcisnąć, nie umiałbym się stamtąd wydostać. Lepiej poczekam na górze. Jeśli w tej dziurze byłyby szczątki olbrzymów, Marcello na pewno by je znalazł. To było fascynujące przeżycie. Zbadaliśmy konstrukcję, która jest dziełem starożytnych nuragijskich budowniczych. Wejście znaleźliśmy pod dolmenem, neolitycznym grobowcem znajdującym się na szczycie wzgórza. Wczołgaliśmy się do podziemnego tunelu. Znaleźliśmy tam kamienny mur. Niewiele brakowało, by przygniotły nas ogromne głazy. Wystarczyło puchnąć w ścianę, by zwaliły się na nas ciężkie kamienie. To niesamowite, że 10 metrów pod ziemią znaleźliśmy gigantyczne skały ważące kilka ton. Trzeba było nadludzkiej siły, żeby je tam umieścić. W jakim celu zostały tam ułożone? Kto zbudował tę konstrukcję? Jestem skłonny ryzykować życie, by znaleźć odpowiedzi na te pytania. C'è una radice quella, radice di una pianta che è penetrata sotto. Sembra una vertebra. Marcello i Mauro zeszli pod ziemię beze mnie. Liczyli na to, że uda im się znaleźć szczątki olbrzyma. Niestety znaleźli tylko kilka zwierzęcych kości. Qui si è calcificata su questo lato. Czekam na nich od ponad godziny. Over an hour now. Wyszli na powierzchnię. Ciekaw jestem, co udało im się znaleźć. Wygląda na to, że nikt przed nimi nie schodził do tej jaskini. Może dokonali jakiegoś odkrycia. W nocy niezwykle trudno poruszać się po tym skalistym terenie. Which is just covered in rocks. Hey guys. Tu jestem. Hi. Hi. Scusate la testa. Scusate. Here you go. Come podejdźcie. How did you... Jak wam poszło? Okay. You okay? Hey. So how was it? Było fantastycznie. Przepraszamy, że musiałeś tak długo czekać. Były tam nietoperze i pająki. Znaleźliśmy też kości. Nie były zbyt duże. Nie braliśmy ich ze sobą, żeby uniknąć kłopotów. Wszystko nagraliśmy. Co tam jest? Najpierw trzeba przecisnąć się przez wąski tunel. Prowadzi on do komnaty. But we found also some... Na ścianie są napisy. So we think it's something like, you know, wygląda to na dzieło satanistów. Yes, yes. Palili tam świece i pochodnie. Udało się znaleźć jedynie szczątki zwierząt i pozostałości po czarnej mszy. Trudno nazwać to odkrycie przełomowym. Marcello twierdzi, że działa metodą prób i błędów. Jest święcie przekonany, że gdzieś na tej wyspie zakopane są szkielety gigantów. Nie spocznie, dopóki nie odnajdzie chociaż jednego. W Piśmie Świętym napisano o rasie zwanej Nefilim. Istnieje teoria mówiąca, że giganci przybyli na Ziemię z innej planety. Bardzo możliwe, że na Sardynii znaleziono dowody ich istnienia.
Dlaczego zostały ukryte? Prawdopodobnie chodzi o to, że podważyłyby teorię ewolucji. Być może zbyt kontrowersyjna jest teza o istnieniu pozaziemskich istot, dzięki którym na naszej planecie pojawiło się życie. Najwidoczniej nie ma znaczenia fakt, że potwierdzenie tej tezy można znaleźć w Piśmie Świętym. Może jednak warto zadać sobie pytanie, kim tak naprawdę byli nasi bogowie. Do tej pory sądziłem, że giganci występowali wyłącznie w legendach. Nie wiedziałem, że komuś udało się znaleźć ich szczątki. To fascynująca historia. Niestety dowody istnienia olbrzymów nie są zbyt przekonujące. Gdyby udało się udowodnić tezę o istnieniu olbrzymów, musielibyśmy zrewidować nasze poglądy na temat starożytności. Wygląda na to, że na razie nie ma takiej potrzeby. Wersja polska, SDI Media Polska. Tekst Maciej Dymek. Czytał Daniel Załuski.